Szanowni Państwo, należy przekonany już Krzysztof. Dalszy ciąg programu mojej sytuacji rodzinnej i tak dalej. Chcę bardzo na początku serdecznie podziękować za przesłanie pieniążków, paczek i tak dalej. Dla ludzi, którzy mnie wspierają i pomagają dla mnie. Z całego serca niech im Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo za to i bardzo nazywam się Kononowicz Krzysztof. Mieszkam w Białymstoku, nazywam się Kononowicz Krzysztof, mieszkam w Białymstoku, 15640, ulica Szkolna 17. A tutaj jest na kartce napisane mego rachunku w banku konta i bardzo proszę, kto może, ja nie mówię, że tam tysiące, dwa, pięć, dziesięć i tak dalej, kto ile może, żeby wpłacali na ten rachunek banku i proszę spisać z internetu numer konta mego biura i bardzo proszę wpłacać na kampanię wyborczą, a szanowni Państwo, to co będą wpłacane na numer konta będą wykorzystane na moje biuro, na moje i Wam będę pomagać i miałem się udać się do IPN-u, ale nie mam już pieniążku, to bardzo proszę wpłacić, żeby się udał się do IPN-u i sprawdzę dokładnie Bolka, Lecha Wałęsy, który sprzedał Polskę, sprzedał Polskę całkowicie, tak mój wiceprzewodniczący powiedział znowu i jest znowu potwierdzony, że jest zdrajcą ojczyzny, zdrajcą narodu polskiego, takiego człowieka my nie chcemy. Mam apel. Apel na razie do ciebie, Lechu Wałęsie. Ażeby, bo wiem, gdzie ty mieszkasz, mam adres twój, mam wszystko w Gdańsku i mogę się udać się pociągnąć autobusem z Białegostoku do twojego mieszkania, ogłosić adres, a wtedy ciebie mieszkańcy w Gdańsku wszędzie tam zniszczą, zbankrutują, dlatego że ty niegodny nosić Matkę Boską na klapie i zdejmij tą Matkę Boską, nie śmieszaj ludzi, bo to jest, ty udajesz takiego hej, heroja, a nie wiadomo co. Dziękuję bardzo.